Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie. I tak oto zaczynamy trzęsieniem ziemi. No coś naprawdę niezwykłego. No pierwszy raz. Zajmij się potrzebami lokatora. A, spoko, dobra. Już myślałem, że coś przegapiłem. Nagle masa wiadomości przyszła. Zerknijmy. Sprawdź konto. Przelew za ten okres. Okej, poszedł. Przyślę wujka, żeby to ogarnął. Dobra, wujek jest. I jeszcze jedna wiadomość. Witam, jest problem ze sprzętem RTV. Dobra, to zaraz podeślę mojego wujaszka. Najpierw zróbmy tutaj to wszystko, co musimy zrobić. I zaraz wyślemy wujaszka, żeby naprawił sprzęt RTV. No i co zbieram na chałupę, bo chyba jakąś ostatnio kupiłem. Grałem troszeczkę bez was, więc też tak troszeczkę muszę sobie przypomnieć, co się wydarzyło ostatnio. Zaraz jak tylko ogarniemy tę sytuację, musisz mi pomóc podczas trzęsienia ziemi, coś tam. Dobra, pewnie znowu popękane ściany. Wyjdź mi stąd i pójdziemy teraz zrobić... O, właśnie tu, RTV-kę. Gdzie ona jest? Tak, właśnie, kupiłem. A nie, to nie jest moje? Zaraz, ja muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Zaraz się okaże wszystko. No i naprawione. Wyjdź mi stąd, wujek. Tam dziadek. Dobra. Zerknijmy w wiadomości, co i jak. Dobra, jeszcze trzęsienie ziemi jest do ogarnięcia, więc zróbmy to. Straty po trzęsieniu ziemi. To mnie lokatorka poprosiła o wyremontowanie, więc jej wyremontowałem to mieszkanie i dokupiłem więcej rzeczy niż tego chciała. Znaczy, inaczej, kupiłem rzeczy, które właśnie chciała. Bo byłby bez sens wydawać pieniądze na coś, czego by nie chciała. Tak jak nie chciała prysznica, to nie ma prysznica. I ma tylko w toaletę, pewnie tam się też obmywa, no cholera wie. Ale zobaczymy. Dobra, zrobione kolejne, sukces. Tu jeszcze opieka wisi jeden dzień. Okej, zobaczmy, co tu dalej jest. Wujek, żeby to ogarnął, poszło całkiem okej. Nagle wujek to ogarnął, hura działa. O, rany wyglądało, jakby miało być już po mnie, dziękuję. No i proszę bardzo, wujek, jakiś dziadek zawsze mi powie. Wujek zawsze to ogarnie. Prestiżowy, elitarny kontrakt. Szykuję imprezę na plaży, ale domek, który wynajmuję, jest w strasznym stanie. Pomóż mi go udekorować i przygotuj się na największą imprezę tego lata. Wymagania: całkowita aranżacja, budżet 12 500, oferuje premię, jeśli zlecenie zostanie ukończone w 12 dni. Wymagania: wyposażenie, ściany, mniej istotny prestiż. Dobra, zróbmy to. Dobra, lecimy tam. A, jeszcze miałem zobaczyć, jak wygląda kwestia nieruchomości i nic nie kupiłem. Tak, mam te slumsy dwa, no i jeden domek po cioci. No tylko zmieniłem sobie ludzi, którzy tam mieszkają, bo nie chcieli płacić tyle, ile chciałem, więc zarabiam troszeczkę więcej i troszeczkę szybciej. Tak, nawet tutaj widać, osiągnij płynność finansową na poziomie 8000. Miałem przeważnie tak niecałe 2, może miałem 2000, tak teraz mam już 4300. Także źle nie jest. Co to jest? Może poprzez remontowanie swoich mieszkań z nowymi przedmiotami, co sprawi, że słupki prestiżu i oceny podrosną. Dzięki temu zyskasz przewagę przy negocjacjach. Jednak pamiętaj, że lokatorzy zawsze będą się oburzać, jeśli podkręcisz stawkę do maksimum. Musisz poeksperymentować z systemem targowania się i odkryć, jakie taktyki. No to już taktyka, to jest bardzo prosta. Dobra, zróbmy to zadanko. A tu pani chce, nic się nie wyświetla. Nie możesz, póki mieszkanie nie zostanie wysprzątane, więc wysprzątajmy mieszkanie. Wyremontuj to, napraw. Dobra, i zabierz to do schowka, to będzie nasze. To taki gratis. Dobra, to już zostało zrobione, więc wyjdź i remontuj.
Dobra, no i zacznijmy. Pierwsze co, no to na pewno musimy wszystko wyburzyć, bo nam to nie jest zupełnie potrzebne. Dobra, czyli już usunąłem wszystko. Jedziemy. Teraz tak, co z tymi rzeczami? Zastanawiam i ja je chyba sprzedam. Sprzedam je, tak. Sprzedamy wszystko, co tutaj jest. Dobra, będzie nam łatwiej cokolwiek tutaj zrobić. I tak, mamy domek na plaży. Posiada tylko jedno pomieszczenie. Także bomba. Od razu zrób jedną na pewno? Tak, no i jedno pomieszczenie mam. No to spoko, będzie o wiele łatwiej. Czekaj, zróbmy tak, barowe. Nie mam nic z barowych. Czemu to mi tak się... A, że jest nielubiane. Wyszukane i nowoczesne. O, to równie dobrze, tylko barowe można zaznaczyć. No ale spoko. Zresetuj i jedziemy. Cyk. O, tu jeszcze coś jest na podłodze. Dawaj to. Trzeba to sprzedać. Zawsze to nam zwiększy tutaj budżet, jaki mamy do wydania. I będzie nas na pewno stać. Zielony. No, dawajcie. Taka piękna zieleń. Tu coś nie pykło? Coś też tu jest. Co tu się wydarzyło? A, już się zrobiło jak trzeba. Okej, bo po prostu ściany zanikają. Dobra, teraz tak, szafka kuchenna. Gdzie mu to tu jest wejście? Musisz mi pomóc. No fajnie. To lipka. Postawimy na razie jedną szafkę, a musimy iść i pomóc. No i wyślemy tam wujaszka. Zróbmy to czym prędzej. To jest jeszcze jedno z moich mieszkań, też je wyremontowałem, żeby troszeczkę więcej zacząć zarabiać na nim. No i pięknie, teraz wyjdź stąd, dziadek. Okej, pięknie. Wróćmy. Wróćmy do tego cacka. Czemu nie mogę przybliżyć? Co się wydarzyło? O! Dobra, zadanie się wykończyło już. Pilnowaniem. 6 szafek kuchennych. A, to jest narożnik. Nie no, niech zostanie kolor, który jest. Narożnik to ja będę mógł tutaj pierdyknąć. Na razie skupmy się na tym. To mamy 2 szafki. I 3. Tak średnio wygląda. A to? A, to jest też narożnik. O, właśnie. To trzeba przestawić. Pierdyknąć tu. Coś tu nie bardzo? Co tu chodzi? Co tu się wydarzyło? Dziwny ten blat narożny. Ej, co ja zrobiłem? Czemu ja go sprzedałem? Zobaczcie, jakiś taki... Coś tu nie bardzo jest. Chyba to jest też narożnik tutaj. Coś tak mi się widzi. No ale też tak słabo to wygląda. Dobra, to zróbmy kuchnię w tym oto miejscu. Taki, no, słaby ten narożnik, naprawdę. Ten już byłby o niebo lepszy. Wypróbujmy go. Przestaw. Nie no, widocznie to taki ma być styl, tak z dupy, także... Dobra, sprzedajmy to.
No i dobra. Ale jak to jest, że tutaj... Ej, jak to jest, że tu się pokrywa, a tu się nie pokrywa z tej strony? Ej, o co chodzi? Patrzcie, jednak nie będzie z dupy, jednak będzie w porządku. Proszę bardzo, dobra, jednak jest w porządku, spoko. Robimy to dalej. To mamy już 4 szafki. Tu wrzucimy 5. I tutaj 6. Dobra, taki narożnik fajny. Teraz co, kanapa. Kanapę też wrzucimy, damy najdroższą jaką jest. 1200. Tak, koloru nie będziemy zmieniać, niech będzie taka... Jak to powiedzieć, ekstrawagancja, nie wiem. Tak, no, dziwnie kolorystycznie. Kanapa jedna, dwie kanapy. Dobra, to dajmy drugą, trochę tańszą. A jest tańsza. Albo nie, rzućmy, zróbmy taki kącik kanapowy. Tu jedna kanapa, to trzeba przestawić, bo nie ma jak siedzieć. I cyk, a tam najwyżej kwiatek się rzuci. Jeśli taki będzie potrzebny. Stolik jest za 700. O, jaki stolik. Chyba nie o taki stolik chodziło. Czy krzesła do domku plażowego? Połóg niech będą taki. Niech będzie taki stolik. Tyk. Jeden stolik. No i ten niech będzie tutaj. Tyk, źle postawiony. Źle postawiony wraz. No i dobra. Krzesło do domku. 4 krzesełka. Te krzesełka są kolory ciemne, jakieś byśmy wzięli. No i bomba. Po 4. Półka do domku plażowego. 4 półki. Dobra, to tak. Jakaś taka ona narożna trochę jest. Mi takie wrażenie sprawia. Dobra. 1, 2, 3 i 4. Dywan do domku. Roślina. Proszę bardzo, mówiłem, że tam ją sobie postawimy. I jeszcze jedna roślinka. Postawimy tu, bo taka dziura. Dekoracja do domku plażowego. I proszę bardzo. Musi być... A, wiszący. No i super. Rzućmy coś na tych ścianach, bo tu coś tak pusto. Teraz, ale wszystko to samo? No nie. Sprzedaj. Sprzedaj. Zróbmy trochę inne te dekoracje, żeby nie było wszystko takie samo. Dobra. Deska surfingowa. I ona musi iść na ścianę. To na ścianę niech sobie pójdzie na tę. Oto. Koło ratunkowe. No. O właśnie. Ile jeszcze? 6400. Wiosła. No tak, bo wiosła są nam tu potrzebne. Niech będą na tej ścianie. Figurka. Ile figurek? Dwie figurki. Figurka Aloha. Na półkę się nie mieści. To jedną figurkę Aloha rzucimy tu na stolik. A drugą figurkę. Jak to jest? O. Rzucimy tutaj. I mamy jeszcze roślinne naścienne. Więc tu już jest naćkane. To jedną roślinę rzucimy tutaj.
drugą roślinę rzucimy tutaj. Mały element dekoracyjny. Jeden rzucimy tu, a ma być ich 5. Cztery mamy, tak? 4. No i 5. I teraz beczki. No dwie sprzedałem. To nic, to nic. Się rzuci nówki, sztuki. Taka ładna beczułka, jedna i jeszcze taka beczułka. Ona się zmieści na półkę, jakby ją obrócił. O, proszę bardzo. Super. I ozdoba ścienna. Jedna. Proszę bardzo. I mamy już wszystko. Wszystko ze zlecenia. I czy jeszcze mam 11 dni na to, a zostało mi 3000. Rzuciłem wszystko najdroższe, co tylko miałem. Także okej. Okay. Tylko teraz pytanie. Jakoś tu się pokój sprawdzało? O właśnie. Nie może być nowoczesne, a jest nowoczesne w 17%, wyszukane. Widzicie, co teraz się wydarzyło? Teraz muszę znaleźć, które to... Ajajaj. Bo nowoczesne nie może być. No nic, trudno, dobra. Spaliłem trochę. Oddajmy to zlecenie. Nie będę teraz szukał. Dostanę najwyżej 3 bądź 2 4 gwiazdki. Tragedii z tego powodu jakiejś dużej nie będzie. No, zobaczmy, jak ty mnie ocenisz. Ale też taki domek dziwny, no ani toalety, ani łazienki żadnej. Dobra. Jakieś nowe przedmioty wpadły. Świetnie. Zerknijmy wiadomości. Przyjemnie się mieszkało. Do widzenia. O, proszę bardzo. Czemu? Ktoś się wyprowadził ode mnie. No dobra. Zostało mi troszeczkę, żeby zdobyć kolejny poziom. Kurczaki, dobra, jak to wygląda teraz? Tu, wróć, nie, anuluj. Ja chciałem tu się przenieść i zrobić dzień otwarty. To teraz tak może zróbmy. Rozpocznijmy remont, albo nie, czekajcie. O co tutaj chodzi, co to jest? Zwiększa maksymalną liczbę lokatorów, którym możesz jednocześnie wynająć pokoje. Czyli jeden pokój dwóm osobom na przykład? Ciekawa sytuacja. Na razie sobie... Chociaż nie. Zainstaluj to. Zobaczymy, o co chodzi. To nie jest duży koszt, a ja z miłą chęcią się dowiem. No i jak tylko to zrobię, w międzyczasie weźmy jakieś zadanie. Potrzebny majster do remontu. Może jakaś opieka. Kogoś, kto będzie miał oko na moich ludzi. Cyk. Dobra. Wiadomości. Sprawdź konto. Przelew poszedł. Dobra. Mamy lokatora. To już jest zrobione. Spoko. No i teraz tak. Dzień otwarty. Pokoi 2. Się właśnie wyświetliło. Pokoi 2. Zaraz zobaczymy, o co dokładnie chodzi. Monitoring mogę. Czekaj. Licencja na współnajemców. 1 na 3. I znowu mogę. Nie, dobra. Monitoring jest za 1800. Telewizji nie mogę. Czemu nie mogę telewizji? Ciekawe. Dobra. Spróbujmy w tym momencie wynająć to mieszkanko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dokładnie. I zróbmy dzień otwarty. Cały apartament. No i tylko ulotki. Niech to będzie 5 dni. No i pierwszy ziomek.
Nic nie zmieniłem. Zadowalająco. No to ty mnie też tak średnio zadowalasz w takim razie. Jest muzykiem. Przednie najmy sprawdźmy najpierw, jak u niego wyglądały. Coś się wydarzyło. Użyj żetonu. Nie będziemy hajsu wydawać. I teraz tak, brak historii najmu. Okej, okay, no to już tak średnio. Średnio, no nie jest to tragedia, tak? No student, nie mamy czego się spodziewać za bardzo. I jest niezadłużony. Dobra, potargujmy się z chłopem. To jest moja taktyka. Już mi daje więcej niż chcę, także więcej niż potrzebuję. Bo moje koszty stałe to jest 1072, także już ładnie zarabiamy. Tysiaczek jesteśmy ponad do góry. Kolejne targowanko. I jeszcze raz. 2530 i 2690. Przyjmujemy. Pięknie. No i mamy kolejne przedmioty. Także mega, mega się cieszę. Tu. Przyślijmy wujka. O, karaluchy. Dawaj, z tym się chwilkę zajdzie. Ale to nic. Dobra, wyjdź mi stąd. Okej, okay, spoko. Poszło. I teraz tu. Siemanko, jak leci Melik. Postaram się nie zwracać ci do gitary. Miłego. No i takich to ja rozumiem, no. Dobra. Co ty grasz, jak ty nic nie masz, żadnego telewizora? Dobra, coś tu mamy. O, drzewko. Zróbmy to. Średnie oprocentowanie. Obniża oprocentowanie pożyczek w banku. Pięknie. I tu mi zostały jeszcze 3 do zrobienia. Także w gospodarzu, jak zrobię całego gospodarza, wtedy przeniosę się gdzieś tam na co innego. Tu jest. Przyślijmy wujka. Myszy, proszę bardzo. Szczury czy coś. Proszę bardzo. Niestety ile szczurów, tyle pułapek muszę zakładać. Dobra. Pięknie. Uporałem się z tym. No zawsze mógłbym to olać, nie? Co tu jest? Negocjacje. Porozmawiaj z... Tak, właśnie o to mi chodziło. Tego chciałem. Więc negocjujmy. Na obecną chwilę on mi płaci... 1280, a więc jedziemy. Nie zajdę poniżej 1280. Jak mi da więcej, no to spoko. Dała więcej, no to super. No to już zostaje. No i wyjąłem jeszcze więcej z niej niż mi było potrzebne. Pięknie. Proszę to naprawić, wujaszku. Pięknie, kolejny sukces. Dobra, udało się. Pięknie. Dobra, zerknijmy, co tu jeszcze jest. Potrzebuję pomocy, no to weźmiemy to. Dobra, przelew poszedł, miło. Dobra, tu mamy... Teraz tak, kogoś 19 do 51, długość najmu na 180 dni, takie wymagania.
Zobaczmy historię najpierw tego. Pasuje do 49, no to mnie jak 51. Zadowalająco, zadowalająco. Już mi się podoba. Jeszcze tylko sprawdźmy przeszłość. Okej. Dobra, no to się targujemy. Na 180 dni. Jedziemy. O, i już jest fajnie. Już płaci więcej niż wynoszą koszty stałe. O, jeszcze lepiej. Także chyba klient będzie zadowolony. No i pięknie, 2980 i zysk będzie klient miał 1754 dolary, także superancko. Zerknijmy, recenzja, prosiłbym. Powrót, no i pięknie, i tak to rozumiem. Dzień otwarty. A, już poczekam na recenzję, okej. Opa. No i pięknie. Kolejna recenzja. Bardzo ładnie poszło. Złapmy kolejne zlecenie. Wyjazd służbowy, potrzebuje kogoś, kto zaopiekuje się. No i nie ma problemu. Lubię się opiekować. To jest jedno z fajniejszych zadań. No i mała, szybka robota do wykonania dla speca. Odnowienie sypialni. Lecimy z tematem. Mogę tylko dwa zadania maksymalnie brać, także jedna to jest opieka. Bardzo fajnie. No i dobra, tu lecimy. Remoncik. Więc tak, sypialnia. Sypialnia jest w tym oto miejscu. I tylko sypialnia. Zróbmy tagi, żeby to fajniej tu wyglądało. O, cyk. I lecimy. Teraz podłogi. Podłóg nie mam. Dobra, to zostawmy tak, tak i tak. Zrobimy takie podłogi. Zostawiłem tylko te tagi, których akurat są nielubiane, więc na pewno zdobędziemy najlepszą ocenę. Cyk. Łóżko pojedyncze. Najdroższe, znaczy chyba najlepsze. Cyk. Biureczko. Krzesełko, telewizor, pierdykniemy. Teraz tak, chcę komputer, konsolę chcę. No to telewizor pierdykniemy mu tutaj. Nad, będzie świetnie wyglądał. Konsola, konsola pod telewizorem, a tak w rogu niech będzie. Jakieś gierki. Twój chłop widać. Tak, dobra. Figurka. Uch, kurde. Jedziemy z tematem. Dobra. Lampa ścienna. Walniemy pod przeciwnej strony. Albo nie. Nade mną, bo w razie jakby chciał streamować czy coś, nagrywać, to miałby światło dobrej jakości przy sobie. Flipera. Flipera pierdyknijmy tutaj. Nie, tak z dupy trochę. Ale nic, przy łóżku niech będzie. Szachy. No, to gracz jest, widać. Stolik by mi się przydał. Będzie jakiś stolik? Nie ma stolika. No to jak to ma wyglądać? To pierdyknijmy to inaczej. Przestaw. Zróbmy miejsce. Jest miejsce teraz na szachy. Ale miejsca na laptopa nie ma. Trochę przyświrowałem za mocno, widzę. Bo jeszcze nie wszystko jest kupione i już trochę hajsu braknie, ale to nic. Zaraz będziemy kombinować. Tylko teraz gdzie laptopa postawić? To jest problem. Jadalnia? No nie. Biuro. Postawmy taki oto stolik. Na tym stoliku postawimy szachy. A no.
biurku postawimy laptopa. No, laptopa już postawimy gorszego. Plakaty jakieś. Nie stać mi już na plakaty nawet. To figurkę opchnijmy. Jeszcze raz kupmy figurkę anime, ale tańszą. Dobra, jakieś plakaciki. Polecimy od tych najtańszych. Ile? Jeszcze jeden plakacik. Dobra. Wentylator. Polecimy też po małej linii oporu. Rzucimy go tu. No i co? I teraz potrzebuję... Mnie będzie stać? Chyba tak. Potrzebuję wrzucić elektrykę. Więc dziadek. To wystarczy. Tu zrobię to gniazdko i wentylator przystawię. Chyba, że wystarczy mi hajsu. Nie, nie wystarczy. Ale może sięgnie. O, nawet gniazdko sięgnie. No i dobra. Pięknie. Dobra, dziadziu. Wyjdź. Okej, i co? I tu już jest zrobione wszystko. Wentylator jest. Czyli jest wszystko jak trzeba. Podpięte. Także oddajemy zlecenie. I będzie hajsik. Dobra. Musimy poczekać, bo mamy dwa zlecenia. Także no, tutaj nic nie wyczaruję. Muszę poczekać. Dobra, konto już poszło, przelew znaczy. Sprawdźmy, czy jakieś długi są, coś do zapłaty. Nic. Będzie ładnie, wszyscy płacą. Także jest super. Ile hajsu wpadnie za ten remoncik? Sukces. Nie wiem, ile wpadło. Nie pamiętam, ile miałem, ale coś jakoś chyba niewiele. No nic, dobra. Ale 5 gwiazdek. Dobra, moi mili. W takim razie na tym póki co kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I do następnego. A co to jest? Mój najemca jest strasznie głośny. Przestań się go czepiać. Użyj żetonu. Mam jakieś żetony, także... Dzięki za... Ej, co się wydarzyło? No dobra, no wujek, ogarnij to. Dobra, to jeszcze chwilę posiedzimy tu, bo się akurat wydarzyło coś, także no zróbmy to. No i dobra. Zrobione. Pięknie. Ciekawe, co z tym głośnym miejscem. Chyba już się uciszyło. Dobra, w takim razie już teraz wam dziękuję za uwagę i do następnego, moi mili. Trzymajcie się. Cześć.